Witajcie w kolejnym odcinku. Za mną są płyty, które będziemy prezentować kolejno i dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę Nameless Dreamers. To jest bardzo ciekawa płyta, ponieważ jest to płyta jak zawsze limitowana. Tutaj mam jeszcze napisane Made in Canada. Nie wiem, czy tego wyszło 100 sztuk, czy 200. To można sobie na Discogsie sprawdzić. Już nie pamiętam. Natomiast jest to limitowana płytka do nieistniejącej gry. Już patrzę, tak, to jest Yeti Records, pisane przez 3E. I jest to muzyka do nieistniejącej gry RPG. Zresztą na okładce tutaj mamy postacie, które sobie po prostu siedzą przy ognisku. Typowe postacie z RPG z plecakiem. I z drugiej strony mamy lód. Taki trochę piracki obrazek z lutem, ze skarbami. I o co tutaj chodzi? Dlaczego do nieistniejącej gry RPG? Otóż autorzy tej płyty chcieli zrobić coś takiego, że przefiltrować jakby stare utwory z lat 90., bo to tak brzmi mniej więcej z początku lat 90. i z końca lat 90. głównie JRPG, RPG typu Final Fantasy, Dragon Quest, co tam jeszcze było. Z tych RPG-ów Persona to może nie, ale bardziej takie taktyczne RPG fantasy i wyszło to po prostu wybornie. Mamy tutaj utwory też nawiązujące do tego, co robimy w RPG-ach. Unlock Ancient Magic, Decisive Battle, Victory Fanfare nawet mamy, Goodbye. Kolejne tytuły to na przykład Menu, Forest, Gem, Exploring Temple, czyli same tytuły sugerują nam, jaka będzie muzyka. I rzeczywiście, jak się tego słucha, to ma się wrażenie, że to jest z jakiejś prawdziwej gry RPG. Dosyć kuriozalny album, ale jest to album jedyny w swoim rodzaju. Na takiej bardzo fajnej płycie jest to biały dysk z takimi różowymi splaterami. Świetnie to wygląda. Muzyka oczywiście nagrana zawodowo w 33/1/3 obrotów z bardzo ładnym dźwiękiem i też polecam się z tym zapoznać. Tradycyjnie, jak już wiecie, link wrzucam w opisie do muzyczki. Sama płyta to zupełnie standardowa okładka bez gatefolda, po prostu taka o edycja limitowana. Szukając tego na internecie możecie natrafić na różne warianty kolorystyczne, a to jest jeden z nich. Polecam tę płytę, link jak zwykle w opisie, jak już mówiłem. Trzymajcie się, wesprzyjcie mnie na BuyCoffee, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, tradycyjnie niedziela, godzina 10:00. Cześć.